Piotrku, Włodzimierz Szaranowicz. Wspólnie zapraszamy na międzynarodowy spektakl. Zaczęli. Dobre przejęcie w obronie. Brawo. Minec. Iliew. Manolew. Odzyskali piłkę w środku pola. Dobre podanie. Ma miejsce, by dośrodkować. No i piłka w posiadaniu drużyny przeciwnej. Uderzenie w stronę bramki. Deros. Cielini. Blisko już do bramki. Iliew. No zobaczmy, czy sobie poradzi. Wydawało się, że straci równowagę, ale utrzymał się na nogach. Łówkuje na bramkę. Poprzeczkę i piłka ląduje na trybunach. No szkoda. Nie udało się opanować piłki. Dobrze, uwolnił się spod opieki. Czekamy na dośrodkowanie z rzutu rożnego. Znakomicie bramkarz, duże brawa za tę interwencję. Jeszcze pięknie uderza. Troszkę się pospieszył z tym wyjściem, szkoda. Była świetna sytuacja do zdobycia gola, ale jest spalony. Pasqual. Granie po skrzydle, dobry początek akcji. Spalony zawodnik zbyt szybko ruszył do piłki. Mamy aut bramkowy i będzie wznowienie od bramkarza. Manolew. Iliew. Minew. Marquisio.
Marquisio. Pascual. O to chodziło! Znakomity volej. O la la, jaka bramka! Gol dla Włochów, no i kto wie, czy tym samym nie jest to gol na miarę zwycięstwa. No i popatrzmy na ujęcie z innej kamery na tę bramkę. Tylko jedną bramkę oglądaliśmy w pierwszej połowie. Bardzo ważny moment to było zdobyte prowadzenie tuż przed przerwą. Właśnie drużyny rozpoczęły drugą połowę meczu. Iliew. Marquisio. Teraz De Rossi. Znakomita wymiana. Marquisio. Daniele De Rossi. Teraz De Rossi. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Już blisko pola karnego. Ładna dwójkowa wymiana piłek. Uderzenie? No gdyby nie on, byłby gol. Iliew. Dobrze, wygrał to starcie. Pascual. Marquisio. Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? Manolew. Teraz De Rossi. No ładnie, czysto teraz zablokował rywala i ten jest poza linią. Podwójna zmiana, rezerwowi wchodzą do gry. Oddaję piłkę koledze. Cudowna seria podań, jestem pod wrażeniem. Odbił piłkę. Marquisio. De Rossi.
Ważne przejęcie piłki, bo mieli rywale szansę na bramkę. Ta akcja w samej końcówce może doprowadzić do zmiany wyniku. Ten gwizdek oznacza koniec meczu. To tylko mecz towarzyski, ale porażka to porażka. Teraz trzeba się...